Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy po raz kolejny otrzymał certyfikat akredytacyjny. To akredytacja ministra zdrowia, która jest bardzo ważnym dokumentem mówiącym o standardach, które placówki szpitalne są zobowiązane spełniać, by świadczyć usługi wysokiej jakości. Po raz pierwszy dostaliśmy akredytację w 2014 roku. Teraz ponownie mieliśmy wizytę akredytacyjną. Przeszliśmy bardzo pozytywnie ten proces, z czego się bardzo cieszymy. Nie jest to taka prosta sprawa uzyskać tą akredytację. Wiele dużych szpitali porównywalnych tutaj do naszego w regionie i również we Wrocławiu ponownie tej akredytacji nie uzyskało. Komisja akredytacyjna przy pierwszej tej wizycie 3 lata temu jak była, zawsze troszeczkę łagodniej podchodzi, ponieważ jest to pierwsza wizyta. Przy tej reakredytacji poprzeczka jest znacznie bardziej podniesiona. Podnoszenie jakości usług w szpitalu odbywa się wielotorowo i nieustannie. To zarówno remonty pomieszczeń, zakup nowego sprzętu niezbędnego do obsługi pacjentów, szkolenia personelu, nowe rozwiązania informatyczne, czy udział w programach zewnętrznych pomagających zgromadzić nie tylko środki finansowe, ale też sprzęt i świeżą wiedzę. Jedna z największych nowych inwestycji to remont bloku operacyjnego. To ogromna modernizacja, która podniesie standard na jeden z najwyższych poziomów. Jest to bardzo duża inwestycja, 16-milionowa. Będzie lepsza dostępność do sal operacyjnych, sale będą większe. Blok, który funkcjonuje od 30 lat. Będzie to nowoczesny blok operacyjny, w pełni wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Owszem, nie możemy narzekać na sprzęt, który się znajduje w tym bloku operacyjnym, bo przez te lata kupowane były stoły operacyjne, lampy, nowoczesny sprzęt do laparoskopii, do artroskopii. Jednak remontu wymaga przede wszystkim stała część bloku, infrastruktura bloku, czyli sale operacyjne, korytarze, żeby ten blok był bezpieczny dla naszych pacjentów, bezpieczny dla personelu medycznego, dla pielęgniarek i lekarzy, którzy pracują w bloku operacyjnym. Na bloku operacyjnym legnickiej placówki miesięcznie wykonuje się około 600 operacji rocznie. To ponad 8 tysięcy zabiegów. Lekarze mają do dyspozycji 8 sal operacyjnych, w tym jedna sala, która jest przewidziana tylko do cięć cesarskich. Blok pracuje generalnie non-stop. Do godziny 15 wykonywane są zabiegi planowe, następnie po południu tak zwane w trybie ostrodyżurowym. Praca od rana do rana następnego dnia. Szacunkowy koszt przebudowy, modernizacji to około 15 milionów złotych. Dokonamy przebudowy tego bloku na powierzchni około 1600 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej przy kubaturze około 5000 metrów sześciennych. Dzięki wykorzystaniu korytarzy, które są nam niepotrzebne, zwiększy się natomiast powierzchnia użytkowa sal operacyjnych. Otrzymaliśmy środki unijne na realizację tego zadania. Chcemy wyremontować kompleksowo cały blok operacyjny w naszym szpitalu. Będzie to 6 nowoczesnych sal operacyjnych, 2 sale endoskopowe, sala cesarskich cięć. To już będzie blok XXI wieku. Ogromne wyzwanie. Jest to szpital, który jest na pewno ponadpowiatowy. Operujemy pacjentów i ze Zgorzelca, i nawet z Wrocławia, i z Głogowa, także o szerokim zasięgu oddziaływania. No i musimy się przygotować organizacyjnie do tego remontu. Mamy pomysł na to, jak przeprowadzić inwestycje, jednocześnie zachowując cały czas zdolność przeprowadzenia zabiegów, operacji, tak żeby nieść pomoc naszym pacjentom. 5 sal zyska o 50% powierzchni więcej niż dotychczas, zaś jedna hybrydowa powiększy się o 100%. Wyburzona zostanie całość ścianek na bloku operacyjnym. W pomieszczeniach sal operacyjnych, sal przygotowania pacjenta i sal przygotowania personelu zamontowane zostaną panele modułowe ze stali nierdzewnej. Strop nad salami zostanie podwyższony, tak by można było zastosować nawiewniki laminarne powodujące uzyskanie stosownej klasy powietrza na salach operacyjnych. Zostaną zamontowane nowe urządzenia medyczne związane z blokiem operacyjnym, takie na przykład jak kolumny medyczne, chirurgiczne, anestezjologiczne, lampy operacyjne. Na salach operacyjnych zostanie zamontowany system integracji, który pozwoli na sterowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami aktywnymi znajdującymi się na salach operacyjnych. Wymienione zostaną 2 windy, które pozwolą na połączenie bloku operacyjnego bezpośrednio z centralną sterylizacją.
Remont bloku operacyjnego to nie jedyna inwestycja, jaka szykuje się w Legnickim Szpitalu z myślą o pacjentach, personelu i jeszcze wyższej jakości usług medycznych. W przyszłym roku ruszy remont poradni specjalistycznych. Ta modernizacja to koszt około 9 milionów złotych, które szpital otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego. Oczekujemy, że jakość naszych usług po tych zmianach oczywiście podniesie się i pacjenci będą w przyjaznej atmosferze przyjmowani przez specjalistów. Będziemy przebudowywać, remontować wszystkie poradnie specjalistyczne w naszym szpitalu, dostosowywać już do nowych norm, co w konsekwencji ma poprawić sytuację i personelu medycznego, i jakość obsługi pacjentów. Zmiany pojawią się w kilkunastu poradniach specjalistycznych. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradnia chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, poradnia onkologiczna, poradnia chemioterapii, poradnia alergologii dziecięcej, poradnia urologiczna, poradnia chorób zakaźnych, poradnia neurochirurgiczna, chirurgii dziecięcej. Jak widać, ten zakres jest bardzo szeroki. Po remoncie szpital otworzy cztery nowe poradnie: diabetologiczną, ginekologiczną, neurologiczną i internistyczną. Zmiany następują też stopniowo na oddziałach szpitalnych. Po remoncie jest już neurologia z pododdziałem udarowym, która zmieniła swoje oblicze nie tylko pod względem wizualnym, ale też praktycznym w codziennej opiece nad pacjentami. Odmalowaliśmy ściany, wyremontowaliśmy łazienki. Udało nam się przenieść część pomieszczeń z korytarza, które spełniały rolę sal chorych, na oddział. Natomiast pomieszczenia administracyjne, które dotychczas były na oddziale, zostały przeniesione do holu. Mamy piękny pododdział udarowy, doskonale wyposażony i oddział, który w tej chwili może trochę błyszczeć na rynku dolnośląskim. Bardzo dobrze się pracuje, jest czysto, porządek. No i to, co tworzy atmosferę. Atmosferę tworzymy wszyscy. Pacjenci, pielęgniarki, lekarze. Zmiany remontowe trwają obecnie na oddziale kardiologii i sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Zostanie on wyremontowany i oddany być może do końca roku do eksploatacji ponownie. Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, wykładzin ścian, malowanie, sufit podwieszony, nowe oświetlenie na korytarzu, czyli taki gruntowny remont bieżący. Legnicki Szpital w roku 2017 wzbogacił się o wiele nowego sprzętu. Takim dla mnie bardzo istotnym elementem był zakup takiego urządzenia, które nazywa się Autopuls. To jest taki automatyczny masażer serca. Urządzenie zostało zakupione do szpitalnego oddziału ratunkowego. W tej chwili trwa przetarg na zakup super nowoczesnego USG i do SOR-u, i do oddziału kardiologicznego. Jak też urządzenie, które się nazywa detektorem do wykrywania tak zwanego węzła wartowniczego. Nie tylko remonty budowlane poprawiają jakość świadczonych przez Legnicki Szpital usług. Ogromne znaczenie ma czwarty etap wdrażania projektu e-zdrowie. Głównie chodzi tutaj o elektroniczną dokumentację medyczną. My już w dużej mierze ją prowadzimy, ale od przyszłego roku chcemy całkowicie tą dokumentację elektroniczną w takiej formie prowadzić. To jest inwestycja 3-milionowa. Pacjent też będzie mógł mieć szybciej i lepszy wypis, w którym będzie więcej szczegółów, bo one będą na bieżąco wpisywane. Będzie zakup nowych serwerów, budowa nowej serwerowni, nowego oprogramowania wspierającego obecny program szpitalny. Jesteśmy teraz na etapie testowania, na etapie jakby prowadzenia podwójnej dokumentacji i w formie papierowej, i w formie już elektronicznej. No i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od stycznia przyszłego roku planujemy przejście na całkowitą dokumentację elektroniczną. Jeśli mowa o dokumentacji, to nie sposób nie wspomnieć o zmianach, jakie szykują się w obrębie archiwum. To bardzo ważne miejsce w placówce, bo tam gromadzona jest ogromna ilość dokumentów. Szpital ma bowiem obowiązek archiwizowania wszelkiej dokumentacji ponad 20 lat. Pomieszczenia kurczą się, a zatem czas na zmiany. Archiwum do tej pory mieliśmy w kilku miejscach, a teraz będzie w jednym. Będzie archiwum zupełnie nowoczesne, czyli to też i pracownikom da większy komfort pracy, ale przede wszystkim też usprawni odszukiwanie dokumentów, bo bardzo często też pacjenci potrzebują dokumentów czy do dalszego leczenia, czy w innym szpitalu. To o wiele łatwiej będzie po prostu te dokumenty od nas uzyskać. To powierzchnia około 450 metrów kwadratowych. Zostaną wykonane dwie duże sale, w których będą zlokalizowane regały. Przede wszystkim
ta dokumentacja będzie przechowywana w dużo lepszych warunkach. Dotyczy to wilgotności pomieszczeń, przystosowania ich w ogóle do tego, żeby przez 25 lat dokumentację papierową w dobrej formie, jeżeli tak można powiedzieć, przechowywać. Archiwum zostanie wyposażone w wentylację i klimatyzację, a przy archiwum zostanie zlokalizowane pomieszczenie archiwistek. Wysoka jakość to również szkolenie personelu i udział Legnickiej Szpitalnej Placówki w programach zewnętrznych. Zakończyliśmy też udział w takim programie Mały Dolnoślązak, gdzie pozyskaliśmy środki z pieniędzy norweskich na zakup sprzętu, na oddział neonatologii i położnictwa, i też pracownicy korzystali ze szkoleń. Mamy dobrą dyrekcję i tu ukłon w kierunku pani dyrektor, która chyba najdłużej pełni tą funkcję, to widać na każdym kroku. Ktoś, kto ma jakiś plan i jednocześnie ktoś, kto ten plan realizuje.